Piątek, piąteczek, piątunio, poranek, no i trzeba wóz mierzać. Nie chce mi się Maseja odpinać od opryskiwacza, bo to troszeczkę czasochłonne, więc do tej misji wybieram zieloną strzałę. Niech się wykaże chłopak. Można śmiało powiedzieć, że to jest zestaw idealny. Super się tym miesza, bo na szybkim przełożeniu 540 eko, ciągnik sobie tylko mruczy i tylko widać, że jak większy kęs wycinakiem się wrzuci, to tylko dymek popuści, ale ogólnie jest dobrze. No i zresztą widać to też i na stole paszowym. Tak, szybciej miesza, lepiej docina i ta struktura jest zupełnie inna. Masajem trzeba jeszcze parę ładnych minut dłużej dokręcać. No niestety, no bo mazę ciężko na tej szybkiej przełożeniu. Aczkolwiek może bym spróbował, może dałby rady. No, strukturka jest, można powiedzieć, że wzorowa, wszystko jest ładnie docięte, tak jak należy. I to mi się podoba. I szybko, bez żadnego tam zbędnego przedłużania, żeby domieszał czy coś, tylko praktycznie parę minut po zasypaniu ostatniego składnika można było rozdawać, gdzie masajem jeszcze 10 minut trzeba było dłużej to kręcić. No i lecimy dalej z tematem azotu na zboża. Ochrona też dzisiaj idzie w międzyczasie. Myślałem, że uda mi się sięgnąć w garażu, ale nie zmieściło się. Nie zmieściło się, trzeba wyjechać jeszcze w międzyczasie po scyzowik. Jesteśmy właśnie na tej pszenicy o zimę i co mam ją dosiewać. Jest sporo mijaków, nie można tu powiedzieć, że nie. Ale jeszcze tak fatalnie to nie wygląda, także sam nie wiem, czy to jest sens to gwałcić, że tak to brzydko powiem, i wsiewać jarą. Bo jednak jak już, to będę wsiewał jarą. Ale zobaczę, może jak to będzie szło, jak to będzie wyglądać. Może i się wsieje jary, bo tak trochę szkoda tych pustych placów. Tam, gdzie się utrzymała, to jest ładna. Na tamtej drugiej działce, następnej, za łąką, też ta pszenica zaczyna wyglądać. No. A to historia. Byłoby tak pięknie, żeby nie poprzepuścił ten siernik. A teraz tu jest istna szarownica. Mówiliście, że u nas słabe trawy na rejonie są. Zaraz dojedziemy do brzega i zobaczymy, czy takie słaby u mnie. No faktycznie tutaj to jest słaba, ale tutaj to już myślę, że będzie co kosić razem z Gorzowską. Chyba właśnie taką decyzję się podejmie, że to właśnie też planowałem tą łąkę kosić razem z Gorzowską. Z tego względu, żeby było tak mniej więcej pół na pół podzielone. Nawet to wygląda, powiem wam, nawet. Pszenica może chujowa, ale trawa za to ładna. Tu przed sobą mamy znowu piękny obrazek szkoleniowy, jak działa wcześniej podany azot. Osypałem na łąkę i przy okazji jednym przejazdem połową siewnika rzuciłem na pszenicę. Efekt jest bez porównania. No tutaj też jest sporo tych ław na tym polu. Nie można powiedzieć, że jest idealnie, ale wjeżdżając i dosiewając chyba więcej krzywdy bym zrobił niż pożytku, także tu już zostawię tak jak jest. A tymczasem akcja inseminacja. Jak widać, sporo pokolorowanych. Jest dzisiaj 12 ołówek do krycia z ustawki. No ale inseminator miał mi przyjechać pomóc. I tak czekam na niego, czekam. Już w sumie piątą robię w międzyczasie. Pomocnik już się rwie do John Deere'a, bo
zainseminowane i teraz czas na rozdanie wozu dla jałówek. No niestety John Deere znowu w wozie i trzeba będzie tym do starej obory zawieść łyżką, bo nie przyczepię, nie chce mi się przyczepiać opryskiwacza. No jutro będzie T1 i R1 robione w zbożach, jak nie popada, więc jałówką dzisiaj Johnny miesza. No i to, co do starej obory, jest już tutaj wysypane w silosie przy ścianie. Czeka ładowarka, zaraz będziemy to pomalutku przewozić, a tymczasem jeszcze tutaj resztkę dla zasuszonych wiozę. No i teraz hardkorowe rozdawanie wozu jałówką. Ale powiem wam, że mimo, że trzeba troszeczkę ciasnocie się pokręcić, ale i tak to szybciej wychodzi, z doświadczenia mówię, niż odczepiać opryskiwacz, odczepiać paszowóz i jutro z powrotem w drugiej kolejności to robić. Wieczorkiem po obrządku, akcja żniwna w kwietniu, czyli transport słomy na gospodarstwo. Wcześniej przywoziłem po kilka sztuk, wiadomo, bo teraz mało idzie, ale że sezon w pełni rusza, to dzisiaj troszkę więcej chcę załadować, żeby już mieć jakiś czas, można powiedzieć, spokój z tym tematem. Wezmę te 20 parę belek, można powiedzieć, że na kwiecie mi starczyć powinno przy dobrych wiatrach. Po pewnej lawety nie chcę ładować, bo tą słomę mam pod dachem i dość niedaleko, to po co mam oknąć przy ewentualnych deszczach, ale tak na te 3 tygodnie to może sobie postać, nic się z nią nie stanie, więc około 20 belek wezmę, przysiano kiszące postawię i już wtedy będzie na miejscu, można będzie sobie podwozić do ścielenia. Najszybciej to by było po 2 ustawiać. Tak też się woziło, jak zresztą pamiętacie, ale jak mówię, no nie będzie tyle mi potrzeba, żeby aż tyle ładować. No i cyk, 20 belek załadowanych, to na 20 dni starczy. Teraz tylko stąd uciec, bo to kurczę, patrzę, miękko nadal. Tyle obsychało, a tu nadal miękko. I lawetka zaparkowana, póki mam chwytak uczepiony, to sobie od razu poprzewożę te takie beleczki z uszkodzoną siatką. Nie jest ich dużo, 4 sztuki, ale trzeba pojedynczo poprzewozić. Tak, chyba najgorsze. Ostatnią wiozę uszkodzoną, trochę gryzonie tutaj jakby
to powiedzieć, zrobiły swoje roboty i niektóre siatki nie wytrzymały, no ale cóż, takie jest życie. Niestety, jak kilka lat, tak chyba słona, co ją biorę, to bodajże z 2019 roku. Już niewiele, do 5 lat brakuje, i tak się nieźle trzyma, powiem wam szczerze. To sprawie taki żelazny zapas, długo był utrzymywany. No ale przyszedł moment, że trzeba i tam obróżnić. Także co, nie przedłużam dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się spodobało. I widzimy się co w następnym.